Dzień dobry, Szymon Wolf, zapraszam na program Druga Kawa. Dziś naszym gośćmi będą Szymon Woszek i Grzegorz Radomski, trener i zawodnik, którzy chcą przepłynąć z Korsyki na Sardynię. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kiedy? Panowie, pytanie do trenera, do pana Grzegorza. Kiedy chcecie zrealizować swój cel? Mamy wyznaczoną datę od Federacji Sardynii, dokładnie z Włoskiej Federacji Wód Otwartych. 6 czerwca mamy być już na odprawie, żeby dowiedzieć się w terminie 7-11 czerwca tego roku, w jakim konkretnym terminie będziemy mogli płynąć, kiedy warunki będą na tyle dobre, żebyśmy mogli to płynąć. 7-11 czerwca to jest ta data, w której będziecie chcieli, no właśnie, pobić rekord, czy zmierzyć się z własnymi słabościami? Bo nie wiem, czy tutaj będziecie próbowali bić jakiś rekord, czy po prostu chcecie przepłynąć ten dystans, chyba 16 km. Tak, to jest dystans 16 km. Cel główny to jest po prostu przepłynąć to. Dla mnie to też będą, tak jak pływam dużo wód otwartych, i La Manche, i Gibraltar, tak w tych wodach jeszcze nie pływałem. A czy przy okazji pobijemy rekord, no to... Ale rozumiem, że jest prowadzona tabela i tak, można tak, praktycznie na każdym takim odcinku jest na świecie prowadzony ranking czasów. No i mówię, jak się uda... To ile 16 km można przepłynąć? Jaki jest rekord? Tak naprawdę wszystko zależy od warunków właśnie. Od prądu przede wszystkim. Jak będą pchały z Korsyki na Sardynię, czyli tak jak będziemy płynąć na tej trasie. Jest opcja nawet w 2 godziny to przepłynąć. W 2 godziny przepłynąć? 16 km, tak. Między Korsyką a Sardynią. Ale to muszą być inne prądy, tak naprawdę. Bo dajecie sobie, z tego co czytałem i z tego co orientowałem się, taki zapas 5 godzin, tak? Że to jest taki czas, w którym w tych nie najlepszych warunkach moglibyście dokonać tej rzeczy. Tak, bierzemy to z tego, że w zeszłym roku płynęliśmy z Gdyni na Hel, w dość trudnych warunkach, bo praktycznie sztormowych. Wówczas zrobiliśmy 21 km, właśnie z Szymonem tutaj i jeszcze z kolegą Staszkiem, który w tym roku no, niestety nie może z nami uczestniczyć. I zajęło nam to 5,5 godziny, 21 km, więc tak mniej więcej obstawiam. Powiedzmy 4,5 godziny na te 16 km. Mhm. To Szymon, mam do Ciebie pytanie, jak wygląda takie płynięcie na podstawie Waszych doświadczeń, które zdobyliście płynąc z Helu, tak, do Gdyni? Znaczy sam pierwszy początek jest najtrudniejszy dla nas, gdyż jest za duża po prostu różnica temperatur, się bardzo odczuwa to jednak tą temperaturę wody, ale potem staje się też takie monotonne, gdyż jednak ciągle się płynie, nie ma jakichś większych atrakcji, nie licząc kilku meduz oraz fal, które czasami powodują, że musimy brać oddech z drugiej strony. No to porozmawiajmy o niebezpieczeństwach. Panie Grzegorzu, jakie są niebezpieczeństwa podczas takiego płynięcia? Znaczy Morze Śródziemne przede wszystkim jest mocno zasolone w porównaniu do choćby Zatoki Gdańskiej. No więc musimy się liczyć z licznymi otarciami, ponieważ ciągle ruchy rotacyjne ramion, czy nawet rotacyjne bioder będą sprawiać, że czy kąpielówki, czy właśnie mikrowoski, nawet jak się ogolimy, będą nas ocierały, więc to może być nieprzyjemne połączenie z solą. No w moim przypadku i raczej Szymona też, parzące meduzy, bo te polskie jednak nie parzą, więc one tak bardziej zaprzyjaźniła się z nami, piąteczki przebiły. Natomiast te włoskie już będą parzyć i... No. I co wtedy? No trzeba płynąć dalej, no. Z bliznami, ale trzeba niestety płynąć dalej. Łódki nie możemy dotknąć, bo to jest koniec płynięcia w tym przypadku i... No to po prostu... Zacisnąć zęby, zwłaszcza jak Szymon ma takie dalsze cele po naszym płynięciu już. Zacisnąć zęby i trzeba dalej po prostu walczyć. O tych dalszych celach będziemy rozmawiać. Jak gdyby mnie cokolwiek dotknęło w morzu w postaci meduzy, czegokolwiek, to od razu bym wyszedł na brzeg i oczekiwał pomocy lekarskiej, a wy po prostu będziecie płynąć dalej. Zaciśniecie zęby i będziecie płynąć dalej. Musimy płynąć dalej. I tak się da. Tak. Okej, to porozmawiamy teraz o tym, jak będziecie płynąć, jak będzie wyglądać wasz strój, bo też rozumiem, że to chyba nie może być pianka. No właśnie nie może być pianka. Dlaczego? Tak zakłada federacja, która organizuje te challenge, jakby nie było, jest zaliczyć się do sportów ekstremalnych. No i co najwyżej spodenki typu jammery, czyli takie do kolan obcisłe i to jedna para tylko. Jeden czepek, jedne okularki, ewentualnie jakieś smarodliwa, w tym przypadku wazelina się sprawdza właśnie na te otarcia, bo to głównie o to chodzi. I to jest maks, że tak powiem, oprzyrządowania, które możecie mieć ze sobą. Dokładnie. Nic więcej i 16 km przed wami. Tak. No, może dziwne pytanie,
Ale Szymon, jak sobie radzić, bo zahaczyłeś o ten temat, jak sobie radzić z nudą podczas takiego płynięcia? Mówisz, że się nic nie dzieje, płyniesz i... Moim jakby sposobem jest sobie nucenie różnych piosenek. Jeśli na przykład Meduza mi przeszła kiedyś przez palce, to było troszeczkę lekki zszokowany, no bo jednak sobie myślę tutaj o czymś innym, ale jednak tu jest jakaś atrakcja. Ale myślę, że jakieś piosenki, jakieś rozmyślanie, tam czasami na samym początku jeszcze sobie sprawdzenie oddechu, sobie załapanie jakby rytma i tempa. Okej, okay, no bo raczej poglądać nic nie można, bo wokół chyba podejrzewam, że też monotonny krajobraz. No to powiedz, jakie piosenki? Masz w głowie jakieś takie swoje ulubione? Mi podczas Gdynia Hell ciągle leciał Rammstein. Okej. Okay. No, ciągle praktycznie... Ale co, przez... Mutter czy Duhast? Nie, to był cały album Herzela, jeśli dobrze pamiętam, bo wtedy jeszcze dosłownie przed płynięciem ciągle go słuchałem właśnie na lupie w aucie, więc tak zostało już. Czy chcesz mi powiedzieć, że płynąc z Gdyni do Gdańska, czyli w okolice dawnego, z Helu do Gdyni, tak? Z Gdyni na Hel. Z Gdyni na Hel, nuciłeś sobie niemieckie piosenki. Między innymi, bo dobrze, to nie że było was, tylko dobrze, dobrze, że fale was nie zaniosły na Westerplatte, bo o to mogło być... Tak. To mogłoby być troszeczkę dziwne. Mutter by tam była. No właśnie. A mam pytanie w kontekście i w kwestii związanej z tym, czy były kryzysy. Mówię o tym waszym challenge'u, który zrealizowaliście jakiś czas temu. Czy był kryzys? U mnie nie widziałem żadnego kryzysu. Ja po prostu wiedziałem, że to zrobię, muszę to zrobić, chociażby mi, nie wiem, nogę by mi urwało, to pewnie sobie zawiązał trytytkę i tak będę płynął do końca. Mhm. Kiedy wpadliście na pomysł realizacji takich założeń i jak to się stało, że się spotkaliście? Samym pierwszym pomysłem był Gibraltar, ale jednak z powodu pandemii okazało się, że wszystkie terminy zostały przełożone. Więc najpierw była jeszcze Korsyka, Sardynia, które teraz płyniemy, ale tam trzeba było mieć już doświadczenie w wodach otwartych. Okay. Więc zostało na Gdynia Hel, gdyż też jest najbliżej. I to był wasz pierwszy raz? Tak. A jak spotkaliście się? Jak spotkał się Szymon Woszek i Grzegorz Adamski, trenerze? Napisaliście na Facebooku, słuchajcie, słucham Rammsteina, chciałbym przez 2 godziny płynąć na otwartym akwenie, nucąc sobie... To było już jakieś 7, nawet 8 lat temu, jak działała jeszcze sekcja z Rybu Opole. Szymon trafił do, że tak powiem, najsłabiej pływającej grupy, co się rodzicom Szymona nie spodobało, bo uważali, że ich syna stać na coś lepszego. No więc podeszli do mnie, zapytali, czy ja mogę trenować Szymona. No i tak najpierw było raz w tygodniu, tam z Szymonami, no i teraz tak wyszło, że spływamy w wodach otwartych. Szymon się, że tak powiem, zaraził moją pasją, co mnie bardzo cieszy jako trenera pływania. No to pogadajmy, tak, to pogadajmy o przygotowaniach. Jak wyglądają te przygotowania i jak wygląda wasz plan i tydzień pracy, no chcąc przepłynąć z Sardynii na Korsykę. Z Korsyki na Sardynię. Znaczy tak, przed Helem Gdynia troszkę cofnę się wstecz, że pływaliśmy na Sylezji przede wszystkim, czyli wodę otwartą. No jednak jest to coś zupełnie innego niż pływanie na basenach, gdzie nie ma linii, nie ma brzegów. Po prostu własne siły i trzeba temu zaufać. I to nam bardzo poskutkowało naszym sukcesem właśnie na Zatoce Gdańskiej. No, tylko, że pływaliśmy w lipcu, więc wody były cieplejsze. No, teraz troszkę będzie to utrudnione, bo mamy maj, gdzie Szymon ma maturę, więc też czasowo będzie ograniczony. Ale będziemy starali się pływać raczej na Sylezji, bo tam jest mniej osób. Czyli będzie można spokojnie pływać. Wodnej nuty unikacie. Teraz musimy jeszcze. Teraz musimy, no jako że woda ma 3-4 stopnie na Sylezji. Narzekacie na warunki w wodnej nucie? Tak, taka dygresja ma, bo tam słyszałem, że... Czasami jest za ciepła woda. A, to tylko w tej kwestii, bo niektórzy narzekali, że tam kafelki odpadają, że jest brzydki zapach. Nie, to w Solance, to w Solance nie pływamy. Okej, okay, ale rozumiem, że woda... No to jest pod tym względem jeszcze bardziej montowane niż wody otwarte, że no jest ściana. No jak chcemy 10 km zrobić, no to jednak 400 długości, a nie jedna długość. To kiedy wchodzicie i kiedy planujecie wejść do tego otwartego akwenu? Jak najszybciej. Generalnie cały czas chodzimy morsować. Choćby wczoraj byliśmy na Sylezji właśnie i przynajmniej te 50 metrów staramy się wypływać. Mimo że woda ma 3-4 stopnie. A tak konkretnie w połowie kwietnia... A na dworze minus 4. Na dworze minus 4, a wypłyniecie 50 tak, metrów. Tak, ale my w sumie... Nasze morsowanie bardziej jest treningiem hipotermicznym, aniżeli zdrowotnym morsowaniem.
więc no, inni morsują, a my tak naprawdę trenujemy. Czyli basen, teraz cały czas basen, tak. Za chwilę później wejdziecie na Silezję. Myślę, że połowa kwietnia, nawet początek kwietnia już. A czy macie jakieś rygorystyczne diety, których musicie się trzymać, czy jecie co chcecie i to jest bez znaczenia? Chyba każdy z nas je co chce, gdyż wie komu, tak naprawdę co komu leży. I nie ma jakiejś tej jednej diety, że tylko jemy kurczaka z ryżem, jak każdy chce, może sobie coś wyobrazić. Nie, bo przygotowując się, oglądając wywiady z osobami, które robią to, co wy, pływają na otwartych akwenach, też można wyczytać diety, które mają przygotować w odpowiednią ilość białka i tak dalej, żeby ten bilans energetyczny był cały czas taki sam, więc po prostu pytam, czy znaczy, macie ochotę na kepsa, to idziecie, czy raczej... Dokładnie, znaczy to też zależy, kto ma jaki cel. Jeśli ktoś ma cel na przykład tylko przepłynąć, powiedzmy, kanał La Manche, no to może troszkę nabrać wagi, no bo jednak tam się dużo traci tak naprawdę, więc może przyjść nawet 15 kilo i z 12 spokojnie rzucić przez La Manche, przez te paręnaście godzin pływania. Okay. Natomiast jeśli ktoś chce to w miarę szybko przepłynąć sprawnie, no to... A wy... Ile wyszliście chudsi i szczuplejsi podczas tego, jak przepłynęliście? Kordynia? No. Szczerze nie ważyliśmy się, ale z 1,5 kilo myślę, że straciliśmy. 1,5 kilo, a teraz liczycie na coś więcej, czy? Nie. Może też koło kilograma. To jak będzie wyglądać samo płynięcie? Czy będzie wokół was łódka asekuracyjna? Czy będzie osoba, która będzie z tej federacji, o której wspomnieliście, która będzie dbała o to, żeby przebieg tego płynięcia był zgodny z regulaminem? Tak, jest trener, jest pilot łódki motorowej, który będzie obok nas, pontona motorowego, który będzie obok nas asekurować, lekarz, no i właśnie sędzia, który nadzoruje sprawność, czy nie mamy właśnie pianek, czy nie, czy nie dotykamy łódki, czy co jemy, też będą to notować po prostu. Czyli to jest ważne? Czy to będzie istotne? Tego dnia, w którym będziecie płynąć. Tak, bo tak to każdy może powiedzieć, że o, właśnie przepłynąłem i hej, ale nie udokumentowałem. Także ale w kontekście jedzenia też będą sprawdzać? Będą sprawdzać, ale nie będą sprawdzać, jakieś dopingi stosujemy czy nie. Po prostu co w danej chwili jemy i... Tego dnia będziecie płynąć tylko wy? Czy będzie jeszcze inna grupa, grupa innych ludzi z innych miejsc? To jest różnie organizowane, aczkolwiek pisaliśmy do tej federacji, żebyśmy w dwójkę płynęli w tym samym czasie. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że mogą, ale nie muszą, dołączyć jeszcze dwie inne osoby. Tam granie czwórkami pływają ten odcinek. Więc mogą dołączyć jeszcze dwie osoby, ale nie muszą. Pojawiła się w internecie zrzutka na wasz wyjazd, na zrealizowanie waszego celu. To jest 35 tysięcy złotych. Dla niektórych sporo. Wy powiecie, że to są po prostu koszty organizacyjne. Więc powiedzcie, co wchodzi w skład tej kwoty? Głównie to jest transport. Jednak koszty transportu, gdyż musimy właśnie zorganizować pieniądze na same paliwo, które musimy się dostać autem z Polski aż do Włoch i potem promem, którym będziemy płynąć przez około 8 godzin. A nie prościej przelecieć jakimiś tymi liniami? Byłoby prościej na przykład na miejscu wynająć busa czy jakiś inny samolot, ale samolotem jest o tyle łatwiej, zwłaszcza to jest w Europie, że możemy wziąć tyle bagażu, ile chcemy i nie przejmować się czasem, bo akurat okaże się, że 12 jednak musimy płynąć, a nie 11, no i... Czyli rozumiem, że głównym w dużym stopniu to jest paliwo. Logistyka generalnie. Paliwo, logistyka, bo trzeba gdzieś spać, tak? I co jeszcze wchodzi w skład tych kosztów? No przede wszystkim opłata do tej federacji? Przede wszystkim zabezpieczenie. No. Praktycznie 4000 euro kosztuje na samo to zabezpieczenie. Także no, jakbyśmy zarobiali w euro, to jest 4000, no powiedzmy, można to zrobić, ale no, niestety nie zarabiamy w euro, także czyli musimy razy 4 zarobić. 16 tysięcy złotych? Musicie zapłacić... Nawet już więcej. Nawet już więcej. Za to, żeby zrealizować i żeby wystartować... Żeby zabezpieczyć nasze marzenie. Co to za federacja? Jak się nazywa ta federacja? W sensie nie pytam o nazwę konkretną, taką włoskojęzyczną czy jakąś angielskojęzyczną, ale co to jest za federacja? No bo znamy coś takiego jak Rekordy Guinnessa, organizacja, która gdzieś tam wystawia certyfikaty, a tutaj mówicie, że organizacji, która zajmuje się stricte osobami, które chcą przepłynąć przez cieśniny jakieś. Praktycznie w każdym miejscu
gdzie znajdują się ciśnienie, które można przepływać, jest tak zwana federacja, która sprawdza autentyczność przepływania tych odcinków. Tak jak mówisz, no nie, akurat nie pamiętam nazwy tej federacji, ale oni zajmują się stricte we Włoszech i konkretnie z Sardynii na Korsykę przepływanie, żeby wszystko było legalne. Jakby nie było, Francja jest, Korsyka to Francja, Sardynia Bałchy, więc to też musi być. I dobrze, że jest strefa Schengen, bo w międzyczasie no, musielibyście jeszcze pokazać się paszporty. Dokładnie mogłoby tak być, także oni nad tym wszystkim czuwają. Podpłynęłaby łódka, wy tak, żandarmeria i z pianki wyciągnęlibyście paszporty, ale tak nie ma. Panowie, cieśnina gibraltarska, cieśnina kaletańska, cieśnina Dardanele, cieśnina Bosfor, to są cieśniny, przykład cieśnin w Europie. Dlaczego ta i czy wśród tych cieśnin, które wymieniłem, są jakieś wasze plany? Najpierw porozmawiamy, dlaczego Korsyka i Sardynia. Bo tak sobie wymyślałem, czerwiec, fajny okres wakacyjny. Też bym tak chciał sobie przepłynąć z Sardynii na Korsykę. Czy nie ukrywamy naszym pierwszym takim marzeniem, jeszcze w zeszłym roku, kiedy Polski Związek Pływacki obchodził stulecie, było przepłynięcie Gibraltaru, cieśniny gibraltarskiej. Bo to było z Hiszpanii do Maroka. Dokładnie, bo to było takie no, bardziej znane, takie wow, przepłynę Gibraltar. Ale nie udało się, przez pandemię po prostu nie było miejsca w zeszłym roku, żeby przepłynąć. Nawet jakby polski rząd tam wkroczył do akcji, raczej by nic nie skurali. Więc coś innego, też większego chcieliśmy właśnie z Francji do Włoch. To tak jak Szymon już powiedział, ta właśnie federacja odpisała, że wszystko fajnie, ale chłopaki by nie mogli, ponieważ nie mieli doświadczenia po tych otwartych. No ja już miałem, ale to nie chodziło o mnie, tylko o całą trójkę wówczas. Więc zrobiliśmy to na Helk Gdynia, nabraliśmy doświadczenia po tych otwartych, no i teraz no na Gibraltar teraz dalej niestety nie ma miejsca. Może za rok, jakby się udało, jakby Szymon został w Opolu. Więc zostało coś takiego. Czy jest w was strach w momencie, w którym wchodzicie? I nie mówię taki strach demobilizujący, taki, że człowieka paraliżuje, że nie może wykonać ruchu. No ale czy jest w was strach, że płyniecie? Mimo wszystko jest ta łódka, no ale zawsze coś się może stać. Czy nie ma, Szymon? Na samym początku, jak płynęliśmy Gdynia Hel, to na samym początku miałem obawy, gdyż poczułem temperaturę wody, gdyż była właśnie, powiedzmy, duża to jednak ta różnica tych temperatur. To miałem lekkie obawy, gdyż jednak było mocno odczuwać to zimno, można było w wodzie. I wtedy się obawiałem, czy na pewno damy radę, może powiedzieć termicznie, bo wiemy, że już pływałem podobne do odległości właśnie na Silesii i na basenie, więc wiedziałem, że dam to radę przepłynąć, tylko pytanie, czy mój organizm da radę. To powiedz mi, jak się czułeś w momencie, w którym wyszedłeś podczas tego płynięcia z Gniaka? Bo to chyba najlepsze uczucie, jakie może człowiek odczuwać. Szczerze czułem, że mogę wrócić do wody i popłynąć z powrotem. Aha, czyli chciałeś po prostu zrobić to samo. Tak. Żeby po prostu nie na transporcie, czyli wejść i po prostu wrócić. Między innymi, ale jakby była wtedy taka adrenalina, było takie szczęście, że naprawdę mógłbym przepłynąć to jeszcze raz. Zapytam tak, i trenera, i ciebie, Szymon, po co to robicie? Dla mnie to jest też pokazanie, że młodzi ludzie też potrafią, że mogą, że to nie jest tylko granie przed komputerem i picie alkoholu, jak to niektórzy uważają, tylko że też młodzi ludzie mają marzenia, które mogą spełnić. Też dla mnie między innymi jest to kolejne marzenie, bo też pomoże mi to się dostać na moje wymarzone studia i potem mam nadzieję, że do mojej przyszłej jednostki wojskowej. No właśnie, bo a propos twoich studiów, jesteś uczniem 5 liceum, tam tak, też informacja o zrzutce została wrzucona, że uczeń naszej szkoły zbiera środki na taki wyjazd. Szkoła wspiera cię w tym, co robisz? Tak, wspiera. Nie dość, że właśnie jest rozpowszechnione, że jednak jest zrzutka, to jednak widać, że ludzie jednak chcą mi pomagać, gdyż widzę to też na zrzutce, że niektóre osoby z klasy już wpłacają i tak dalej, więc jednak wspierają mój pomysł. Wspierają twój pomysł i też nie tyle pomagają ci, co są delikatnie, kolokwialnie ujmując temat, zajarani tym tematem. Tak, myślę, że tak. To jakie cele na najbliższe miesiące w kontekście twojego prywatnego życia i jakie już, panowie, kończąc, jakie będziecie mieć cele na przyszłość? Więc kończysz swoją przygodę z edukacją licealną w Opolu i co później? Mam nadzieję, żeby dostać się do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
albo na Wojskową Akademię Techniczną. Ale tam nie ma takiego testu, że trzeba przepłynąć Odrę, Wpław. No niestety nie, jeszcze szkoda. Chociaż szkoda. Dla ciebie to byłoby wyzwanie. Podjąłbyś. Jeśli by się udało mi się dostać na moje wymarzone studia, to myślę, że mógłbym potem spróbować swoich sił w jednostkach specjalnych, gdyż mam predyspozycje, jak to niektórzy mówią. Okej, jednostki specjalne, a w kontekście takim sportowym, Gibraltar, coś jeszcze? Bo są też cieśniny wykraczające poza Europę. Zgadza się i nawet się, że tak powiem, troszeczkę natchnęliśmy mocno, ponieważ napisali do mnie z Federacji Japońskiej. Tak. Że jest taka cieśnina, której jeszcze nikt nie przepłynął? Nie, akurat przepłynęli, ale jest to z wyspy Honshu na Hokkaido, czyli cieśnina Tsugaru, zaliczająca się również do korony oceanów. No i właśnie Japończycy do mnie napisali, że w przyszłym roku jest parę wolnych miejsc, że można by było polecieć do Japonii, przepłynąć właśnie tam 19 km jest bodajże, wody fajnie zimne, nawet 4-stopniowe prądy tam przychodzą. No i tak powiedziałem to i Szymonowi, i rodzicom właśnie Szymona, no i tak oczy się zaświeciły, róbmy to. Czyli może Japonia za jakiś czas? Jak nie, to może uzbieramy większą ekipę, czy nawet z Polski, i byśmy zrobili taką polską sztafetę przez La Manche. Mhm. 40 parę kilometrów, sztafeta wtedy wówczas wygląda tak, że 2 godziny płynie jedna osoba i następna, co 2 godziny się zmienia. Bo nie ma takiej opcji, szukałem, ale nie ma chyba takiej opcji, żeby w pojedynkę przepłynąć La Manche, czy jest? Nie, no ja przepłynę. Jest, ale to są, że tak powiem, bardziej spotykane są sztafety, z tego co widziałem. Takie, to są wyzwania, znaczy, są które... łatwiejsze, że tak powiem. Jednak 2 godziny w wodzie, w takiej wodzie, a 11, jak mi to zajęło, no to jest różnica. 11 godzin w wodzie, no to, że tak powiem, można poznać siebie całkowicie i zmierzyć się z wszystkim, swoimi demonami przeszłości, przemyśleć życie w różnych wariantach. I standardowe pytanie, na co mi to? No właśnie, nie będziemy kończyć tym pytaniem, tylko zapytam o zrzutkę. 35 tysięcy zbieracie, zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie, żeby się dołączyli. A co jeśli się nie uda? Zakładacie taki scenariusz. To macie ze skórniaki odłożone, żeby zrealizować samotnie ten cel? No w razie, bo no to weźmiemy kredyt, Polskę, jakąś chwilówkę i... Okej, okay, czyli co, zachęcamy wszystkich do tego, żeby dorzucili się na realizację marzeń, waszych marzeń, które są no, dla was ważne, ale też w kontekście nawet nas, Polaków, też istotne, bo też płyniecie jako reprezentanci naszego miasta, kraju. Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do realizacji celu postawionego przez gości dzisiejszego programu, gośćmi dzisiejszego programu Drugiej Kawy byli Szymon Woszek, dziękuję bardzo serdecznie, i Grzegorz Adamski, trener i zawodnik, którzy chcą przepłynąć z Korsyki na Sardynię. Bardzo serdecznie dziękuję. To była Druga Kawa. Dziękuję.